Czy zastanawiałaś się kiedyś, czy perfumy mają wpływ na Twoje samopoczucie? Czy pojęcie aromaterapia jest Ci znane? Czy chcesz się dowiedzieć, jak spotęgować zapach, aby aromat był jeszcze trwalszy? Tego wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego odcinka. Cześć, z tej strony Konstancja. Witam Cię ponownie na kanale Glantier, gdzie dzielę się z Tobą wiedzą nie tylko na temat perfum, ale także kosmetyków pielęgnacyjnych oraz zdradzam ciekawostki, takie jak chociażby w dzisiejszym odcinku. Czy zastanawiałaś się kiedyś, czy perfumy mają wpływ na Twoje samopoczucie? Odpowiedź brzmi absolutnie tak. Pomyśl, kiedy wspominasz wakacje, nie kojarzą Ci się one z zapachem morskiej bryzy, świeżym pieczywem w pobliskiej piekarni, kawą o poranku i ulubionymi zapachami? U mnie dokładnie tak to wygląda. Sprawia to, że czuję się lepiej i aż się robi ciepło na sercu, mogąc powrócić wspomnieniem do tamtych chwil. Jak to działa? Spośród wszystkich zmysłów człowieka to właśnie węch najsilniej wpływa na nasze samopoczucie. Choć na co dzień tego nie odczuwasz, to zmysł powonienia jest czulszy niż wzrok. Nos jest w stanie odróżnić około 10 tysięcy różnych zapachów. Siła oddziaływania zapachu na zmysły i nastrój jest ogromna. Potrafi zrelaksować, ale też zmobilizować, przyspieszyć bicie serca i sprawić, że częściej się uśmiechasz. Zapach głęboko zapada w pamięć i potrafi latami utrzymać się we wspomnieniach. I tutaj ponownie przytoczę sytuację z wakacjami. Mi zapach kojarzy się często z daną osobą, którą darzę sympatią lub miejscem, które lubię odwiedzać. Zawarte w olejkach zapachowych związki chemiczne, dostając się do naszego organizmu podczas wdychania, są przetwarzane przez różne części mózgu i stymulują impulsy nerwowe, wywołując w nas emocje, łagodzą ból, uspokajają lub powodują przyspieszenie tętna, poprawiają koncentrację lub relaksują. Nazywamy ten proces aromaterapią. Przykład? Bardzo proszę. Na ból głowy wpływa pozytywnie zapach lawendy, mięty i eukaliptusa. Nasze babcie i ich babcie przygotowywały napary z tych mieszanek, kiedy dostęp do leków nie był tak łatwy. Moja babcia na bezsenność podawała mi wyciąg z melisy z cytryną i pomarańczą. Dziś mamy dostęp do wielu ziół i specyfików pomagających nam radzić sobie ze stresem i temu podobnym. Ale czy zastanawiałaś się, czy nie lepiej zastąpić to wszystko zapachem? Najważniejsze pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć, to przeznaczenie. Z jakim problemem borykasz się na co dzień? Potrzebujesz orzeźwienia, pewności siebie, relaksu? Walczysz z bólem głowy, bezsennością, a może po prostu chcesz dodać nutki ekscytacji do swojego życia? Pomogę Ci dobrać odpowiednie zapachy pod Twoje potrzeby. Z tej okazji przygotowałam 3 nowości zapachów Glantier Premium. Jeśli pragniesz odnaleźć spokój i ukojenie, to dobrym wyborem będą balsamiczne nuty drzewne z akcentami delikatnych kwiatów i żywicznych akordów, a także orientalne kompozycje zawierające nuty egzotycznych kwiatów i owoców, zaakcentowane przez wyrazistą paczulę i aromatyczne kadzidła. Według mnie idealnie nadają się do tego perfumy Glantier Premium 415 o 22% zaperfumowaniu i zapachu soczystej maliny, świeżej cytryny i łagodnej neroli. Ukoi to Twoje nerwy. Ta ostatnia ma właściwości relaksujące, co pomaga w redukcji stresu. Jeśli potrzebujesz nutki ekscytacji, która będzie Ci towarzyszyć w życiu codziennym, to znajdziesz ją w kwiatowych kompozycjach, którymi towarzyszą dojrzałe, słodkie owoce, aromatyczne przyprawy i dodatki, takie jak orientalna wanilia, kremowy karmel czy wyborna czekolada. Moim zdaniem dobrym wyborem są Glantier Premium 544, w których dobrze wyczuwam soczystą mandarynkę, powabny jaśmin, pobudzający imbir i słodką wanilię. Ta ostatnia rozbudzi Wasze zmysły, a cytrusy pomogą w poprawie nastroju.
Trzecia nowość, perfumy Glantier Premium 500. To połączenie charakternej czarnej porzeczki, delikatnej róży, subtelnej frezji, rozgrzewających nut drzewnych i egzotycznej patchouli. Zarówno olejek z róży, jak i patchouli rozbudzą zmysły i dodają energii do działania. Ja po powąchaniu czuję się zdecydowanie pobudzona i chętna do działania. Wow! Aby spotęgować zapach i działanie olejków zapachowych, aromat, żeby był jeszcze trwalszy, można zastosować trik w postaci posmarowania wcześniej miejsca aplikacji perfum, na przykład bezzapachowym balsamem lub o tym samym zapachu, co nasze ulubione pachnidło. Doskonale sprawdzi się również olejek pod prysznic z tej samej linii zapachowej. Doskonale oczyszcza i nawilża skórę. Pamiętaj, skutecznie nawilżona skóra zdecydowanie dłużej utrzymuje zapach na sobie. Zerknij koniecznie do naszego sklepu internetowego, gdzie oprócz perfum znajdziesz odpowiadające im balsamy perfumowane i o wiele, wiele więcej. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!